I cześć, z tej strony Deshifterx i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak instalować mody, choć Farmik ma już prawie 3 lata. No, ma 2, bo w listopadzie była w jego premierze, z czego pamiętam. No, ma około już 3 lat będzie mu szło. I wiele poradników się pojawiło. Ale ze względu na to, że mój kanał jest bardziej taki farmingowy niż ogólnogamingowy, chciałbym wam właśnie pokazać, jak takie coś zainstalować. Przed zaczęciem chciałbym was serdecznie zaprosić do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki pod filmem, jak wam się spodoba. Jeśli wam się nie spodoba, możecie nie zostawiać. No to co, mam nadzieję, że ta reklama się zakończyła. I przechodzimy do filmu. Ja sobie pobiorę dzisiaj ze względów filmowych z mojego kanału, którego bardzo zachęcam na ten film. Przegląd modyfikacji, mój pierwszy przegląd, który jak widzicie odniósł duży sukces. Tutaj mam unowocześnioną wersję. No to co, klikamy. Instalować będziemy dzisiaj 30. Tutaj mamy zdjęcie. Jest to w przypadku LS Portal. Ja najczęściej z nich pobieram, a na innych jest no łatwiej, czasami też trudniej. Ok. Schodzimy na dół. Musimy kliknąć pobierz usług z VIP.test version 2.9. Klikamy w to. Czasami będą nam wyskakiwać różne reklamy. Na przykład to się zmieniło, bo wcześniej było inne. Jeśli wyskoczą nam różne reklamy, to po prostu X i musi być wam pokazana ta scena. Przepraszam, dźwięk mi w telefonie pipczą. Ok, ja zobaczymy się, gdy po prostu już mi się to pobierze. Ok, plik mi się pobrał. Czekajcie, jeszcze muzyczkę muszę włączyć, żeby było, no, żeby dalej była kontynuowana. Przechodzimy na nasz pulpit. Przeciągamy to. Niech nam się wypakuje. Ok, wypakował się. To jest ważna, bardzo ważna rzecz. Wchodzimy w pliki, zmniejszamy sobie to okienko do czegoś takiego, wchodzimy w dokumenty, szukamy folderu Mind Games. W przypadku, jak zależy jakiego moda instalujecie, czy do 17, czy do 15, czy do 19, klikamy w mod i przeciągamy tego moda do no, do folderu. Zamykamy okno i widzimy się za chwilę w 19, więc no, widzimy się w 19. Ok, jestem już w 19, wchodzimy, tutaj mamy modyfikacje, możemy posprawdzać, czy są nasze modyfikacje. Jak widzicie, nasz usług jest. Wchodzimy na jakiś randomowy save. Ja tutaj na potrzeby filmu stworzę 13, weźmiemy nowy ranik tam, mapkę, może bojusiowo. Oj. Kontynuuj. Zaznaczę wszystkie mody. Teraz w sumie to, no, niech będę to. Bo mi się może pomylić, bo one są w takiej samej, no, mają taką samą. Klikamy start. No, ja tutaj przełączę. No, zrobię pauzę, albo w sumie możemy poczekać, bo to się krótko będzie wczytywać. Z góry przepraszam za moją nieregularność na tym kanale, ponieważ no, chcę dewa zmontować timelapsy, ale po prostu jak dochodzi do połowy przetwarzania filmu, po prostu to się klik wychodzi, wyskakuje mi, że film nie został no, wzięty. Ale koniec o tym, na razie będziemy nagrywać takie poradniczki, postaram się w
Wchodzimy na P. Małe ciągniki, wiadomo. No i mamy naszą 30. To jest ta. Tak, to jest ta. Jak widzicie, wszystko działa, mamy wszystkie ustawienia. Jej prezentację większą macie w odcinku Przegląd Modyfikacji Stone, gdzie wybrałem tą 30. Ja wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapeczkę, tak jak było na początku filmu. Na pewno jak będzie więcej tych łapek, będę więcej i częściej nagrywać. Trzymajcie się i cześć.